Nowy dzień, nowe możliwości. No i kontynuuję kolejnego, następnego dnia ważenie tego porteru. Musiałem się zaopatrzyć w nowy termometr. To znaczy w nowy. Wykopałem swój elektroniczny gdzieś tam na dnie w akcesoriach piwowarskich. To był taki tam zwykły, kupiony jeszcze w Polsce na Allegro za 3 dychy. Tylko problem z nim był taki, że jak go wcześniej używałem, to mi ta sonda, ona nie jest nieszczelna i ona mi po prostu zamokła i nie wskazywało dobrze, zaczęło jakieś dziwne pomiary pokazywać. No i kupiłem drugą taką samą, właśnie z myślą o tym, żeby zabezpieczyć tą sondę dobrze, uszczelnić tak, żeby używać tego. No i to tak leżało. No i zacząłem używać tego zwykłego piwowarskiego analogowego. No ale wczoraj jakby byłem zmotywowany do tego, żeby to ogarnąć i żeby to dobrze uszczelnić za pomocą koszulki termokurczliwej. To jest stosowana w sumie w elektryce, ale ona się jak podgrzeje, to ona się już zmniejsza się jej jakby wielkość i ona się tak uszczelnia. Poza tym zdobyłem jeszcze taki do 100 stopni termometr. Nie wiem jakiego to jest typu, no ale to jest jedyne co mogłem znaleźć do 100 stopni. On ma taki bolec i taką wskazówkę. W sumie byłem zaskoczony, że, bo wczoraj zrobiłem też taki test obu tych dwóch termometrów. Włożyłem do wody z lodem, żeby sprawdzić, teoretycznie powinna być temperatura 0 stopni w takiej wodzie z lodem. No ale była tam blisko 0 stopni, 2 konkretnie i wskazywało dobrze na obydwóch. No i podobny test w czynniku elektrycznym. Wrzenie, czyli 100 stopni powinno pokazywać na obydwóch. No i to się zgadzało, mniej więcej tak obydwa wskazały termometry, więc jest ok. Problem jest z tym tutaj, z tym analogowym, ale tym takim metalowym, z tym bolcem metalowym jest taki, że jak teraz tym mierzyć? No ale wymyśliłem coś takiego, że w takim pudełeczku po kreszkach śledziowych zrobiłem 2 otwory, wypaliłem lutownicą i tak na wcisk wchodzi ten bolec. Wkłada się to do środka. No i później można po prostu, i to sobie pływa jak na pontonie. Wkłada się to do zacieru, sobie pływa i wskazuje pomiar. Jedyny problem jest taki, że jeśli się to przykryje, no to tam zaparowuje i trzeba sobie przetrzeć za każdym razem, ale generalnie metoda się sprawdza. Jest na tyle tam szczelnie na wcisk włożone, że to nie tonie. No i jest ten sam moment, na którym skończyliśmy, więc jest teraz przerwa dekstrynująca. No i za chwilę dodam słodów ciemnych na 15 minut. No i będę kontynuował ważenie. Pora wsypać palone słody, dokładnie te, co sobie wczoraj odmierzyłem, zachowałem sobie je na dzisiaj. Dokładnie te, w tych samych ilościach. Na 15 minut przed zakończeniem przerwy dekstrynującej. Różnica w tym zasypie jest minimalna. Zamiast 2,2 kg pale ale i 0,3 monachijskiego jest po prostu 2,5 kg pale ale. Ten monachijski był w tej poprzedniej wersji tylko po to, bo chciałem zużyć taką resztkę i nic poza tym, tak naprawdę ten zasyp w praktyce niczym się nie różni. Pale ale monachijski w takiej niewielkiej ilości to jest prawie to samo. Dobra. Zacieranie zakończono. Przerwa dekstrynująca się zakończyła. Zabarwiło się na ciemny kolor, ale też jest gęste strasznie. Więc teraz zrobię wygrzew, ale zrobię tak, że doleję litr wrzątku, żeby to trochę rozcieńczyć, podbić temperaturę. Coś takiego. No. Aha, no podniosła się temperatura. Więc tutaj mi daje znak sygnał. No i dobra, to grzeje. Zawróciłem już 2 litry, tu już przetransportowałem brzeczkę. Zawróciłem 2 litry.
żeby się złoże filtracyjne ułożyło. No to można teraz już ułożyć kranik i mieć nadzieję, że poleci to sprawnie i w miarę szybko. Barwa ciemnobrązowa, więc to mniej więcej to, czego się spodziewałem. Więc to będzie dobrze widać. No ale to jest jednak pierwsze wysładzanie, znaczy nawet nie wysładzanie, tylko po prostu filtracja. Przy wysładzaniu to już się barwa powinna zrobić jaśniejsza. No ale leci sprawnie. No i zrobię teraz pomiar po tej filtracji. Ja jestem ciekaw, bo jeszcze jak dotąd nie mierzyłem ekstraktu. Co prawda to się rozcieńczy, bo tu jeszcze będę wysładzał, no ale będzie może 20, zobaczymy. Lepiej, 22, 23 na wodzie. Okej. Woda do wysładzania już jest gotowa. No to będzie całkiem... Całkiem fajnie, myślę, że 16 na spokojnie jest tam, może nawet więcej. Zobaczmy. No to wlewam pierwszą porcję 5 litrów wody. No i kolejne wysładzanie. No dobra, no to odkręcamy. Leci. Jezu, right. W pierwszym wysładzaniu mam 10 litrów piwa. Wlałem 3 litry tutaj, będzie drugie wysładzanie. No, zobaczymy, co mam w tym zbiorniku, jaki ekstrakt w tym momencie. No, 17 jest. Okej. To zobaczymy, no, co wyjdzie w końcowym produkt. Jak nie 16, to będzie 15, też nie będzie źle w sumie. No. Na razie tyle. No to już wysładzanie jest zakończone. Mam 13 litrów grzeczki w tym momencie. No i jeszcze raz pomiar ekstraktu, co tutaj mamy jakby w całości. 15,5, spoko. Jeszcze powiedzmy z litr odparu jest już 13. No i okej, myślę, że do 16 jest blisko, więc szybko odparuję i może też do tych 16 dojdzie. Okej, no to przelewam to do gara, no i zagotuję to i będzie chmielenie i dodawanie też lukrecji. Żeby to wszystko sprawniej poszło, to tu już mam palnik, już mi się grzeje, a w międzyczasie jeszcze nie jest pełne, a już się grzeje i tutaj też się przelewa. Także mam jakby dwie rzeczy naraz robię i przelewam do gara i już grzeje.
może trochę to przyspiesz. Już mi tutaj się wszystko gotuje elegancko. Mogę więc wrzucić chmielu na aromat. Jest to chmiel na aromat, na goryczkę właśnie. Admiral z UK. Taki ziołowy, no ale to jest na goryczkę, więc na aromat jest bez znaczenia w tym momencie. 15 gram na godzinę. Dobra. Dobra, na razie tyle. Muszę teraz przygotować lukrecję, obstrugać, żeby były drobne kawałki tego korzenia, to zabieram się za to teraz. Dobra, to tutaj jest korzeń lukrecji. Część już zrobiłem, ale jeden korzeń już tak pociąłem. I generalnie tak jakbym, nie wiem, ostrzył, a tutaj gorzej idzie. Zobaczymy tu. Tak jakbym ostrzył ołówek po prostu, taką starą metodą na nożem. Uporałem już się z tym korzeniem, ale naprawdę było ciężko, szczególnie te końcówki. Jeden z tych korzeni był strasznie twardy, także jeśli ktoś by chciał użyć lukrecji, to polecam już kupienie posiekanej, bo to naprawdę jest upierdliwa robota. Szkoda czasu w ogóle na to. Okej. Ostatnie 15 minut gotowania, znaczy to gotowanie tak trochę spowolniło. Nie wiem czemu ta temperatura spada. Cały czas się pali na dole, ale jakiś taki dziwny płomień jest. Może coś tam by musiał to regulować. No ale dobra, od czego zaczynamy? Chmiel Sybilla na aromat 15 minut, 3,5 alfa kwasu czy coś takiego. Aromat taki trawiasty, ale przyjemny. 15 gram. To jest jedna rzecz. No i teraz jeszcze wcześniej przygotowana lukrecja, którą dam w takiej już troszeczkę większym worku muslinowym. Tu jest jakieś 40 gram. Ok. No i jeszcze przygotowany wcześniej mech irlandzki, uwodniony. No dobra. No to mogę zamknąć. I 15 minut się to pogotuje wszystko. No i koniec chmielenia na aromat i też lukrecjowania, powiedzmy. No i wyjaśniło się, z czym był problem, z tą temperaturą. Po prostu już gaz mi się skończył, tak na idealnie się wstrzeliłem w sumie. Już spadała temperatura, już gaz się robił coraz, płomień coraz słabszy. Teraz jest 90 stopni, no mam nadzieję, że przy tych 90 jednak udało się wydobyć z tej lukrecji ten aromat. Aromat, właściwie nie aromat, tylko konkretnie tą słodycz, ten smak. No, powyciągam tutaj wszystko i podłączam do chłodzenia. Tutaj mam gęstwę drożdżową Safe L S04. Gęstwa w dobrym stanie. Tutaj są zebrane żywe drożdże. Jak zrobić taką gęstwę, znaczy jak zebrać taką gęstwę i sobie przefiltrować, jakby żywe, oddzielić żywe od martwych drożdży, to pokazywałem w innym filmie i dokładnie tą samą metodą te drożdże tutaj uzyskałem i te właśnie dodam tą gęstwę do tego piwa.
schłodziła się już brzeczka, więc no, mogę przelać. Ok. No i korzystając z okazji zrobię już ostateczny pomiar. No 15,5 tak bardziej. Ciężko mi się tu manewruje. No, coś tak bardziej pod 15. No dobra, może być i 15. Chciałem 16, ale okej. Nie jest najgorzej. Przetransportowane, ostatecznie wyszło mi 12, nawet ponad 12 litrów troszeczkę, 12,5. Nie, 12, tak dziwnie, cień pada. Dobra, brzeczka już jest chyba wystarczająco napowietrzona. Mogę więc przystąpić do zadania drożdży. One zostały zebrane z piwa Pumpkin Ale, czy tam inaczej piwa dyniowego. Teraz właśnie tu jest trochę takiego płynu wody, a zmieszam to, żeby to tak łatwiej poszło, bo ta gęstwa to po prostu jest tak. Okej, coś tu się dzieje. Zaczynają wypływać, zburzyły się. Ciężka sprawa. Jakąś łyżeczka by się przydała. Może. Ok, wlałem prawie wszystko. Troszeczkę jeszcze zamieszam i będzie można przykryć. Dobra. Jest ok. Zamykamy. I może się rozpocząć fermentacja. Jeszcze rurkę muszę tutaj włożyć. A jednak był błąd w pomiarze. Teraz przyłożyłem do oka jeszcze raz tutaj. Dobrze zaklepiłem to. Zasklepiłem. Były chyba jakieś bąbelki powietrza tutaj w środku. Spojrzałem jeszcze raz. Nie, no kurczę, nie może być. Ale jednak. Jednak uzyskałem dobry ekstrakt. No łap. O, powinno być widać, że jest powyżej 15. Ja widziałem tam 16,5. Także. O, teraz będzie widać. 16,5 według mojego oka. Także no jest jednak efekt, udało się uzyskać taki, jaki chciałem.